Nastoletni tajemniczy przybysz przyjeżdża do małego miasteczka, aby prowadzić normalne życie, ukrywając mroczny sekret. Po przybyciu do Konrada, Luis doradza Rufusowi, aby wtopił się w nowe środowisko. Kiedy nastolatek martwi się, że niektórzy mogą go rozpoznać, starsza pani zapewnia go, że nikt nie pamięta, kim jest. Następnie Luis idzie dalej na środek drogi, gdzie zostaje potrącona przez ciężarówkę. Wkrótce przybywa szeryf Hugh i wypytuje Rufusa o jego relacje ze starszą panią, ale nastolatek nie potrafi odpowiedzieć. Rozpoznając stan Rufusa, szeryf zabiera go do domu, mimo początkowego sprzeciwu swojej żony Jennifer. Później w łazience, nastolatek dziwnie moczy się w wannie, ale nie tonie. Hugh wtedy nakrywa go i radzi, żeby zdjął ubrania i umył się. Później Hugh odwiedza swojego przyjaciela Joe, weterynarza, któremu poprosił o przechowanie ciała Louise przez jakiś czas. Lekarz zwierząt raportuje, że znalazł bliznę na skroni starszej pani, sugerując, że mogła być lobotomizowana. Na szczycie drzewa Rufus spotyka Tracy, gadatliwą nastolatkę z naprzeciwka. Ona zaprasza go do swojego domu, aby zagrać w grę. Tracy ustala zasady, wyznacza wyimaginowaną linię i prosi go, aby jej nie przekraczał. Potem prosi go, aby zdjął ubrania, po tym jak ona zdejmie swoje, kusząc go. Następnie Tracy przekracza linię. Jednak, gdy ma go pocałować, dzwonek do drzwi przerywa ich moment. W międzyczasie do miasta przybywa badacz imieniem Aaron i zatrzymuje się w motelu. Podczas rozpakowywania ujawnia, że ma broń, co sugeruje, że kogoś szuka. W domu Jennifer przyłapuje Rufusa bawiącego się samolotem wojskowym jej zmarłego syna. Nastolatek przeprasza, zauważając dziwnie, że to ten sam model, który budował w pobliżu ich domu w Seattle podczas II wojny światowej. To tylko dezorientuje Jennifer, więc prosi go, żeby zmienił ubrania. Gdy Hugh wraca do domu tego wieczoru, informuje swoją żonę, że przeczytał raporty o zaginięciu młodych ludzi. Jennifer podejrzewa, że Rufus może być jednym z nich, ponieważ nastolatek wspomina, że kiedyś mieszkał w Seattle. Dodaje również, że Rufus nie chce ujawnić swojego nazwiska, ale zauważa, że nastolatek ma wadę serca zwaną situs inversus i temperaturę 68 stopni, przekonana, że jest inny. Podczas spotkania Tracy pyta Rufusa, o co by poprosił, gdyby pojawił się Jean. Zanim zdąży odpowiedzieć, pojawia się były chłopak Tracy, Clay, zapraszając ją na weekendową imprezę. Kiedy ona odmawia i odchodzi, były chłopak rzuca w nią kamieniem, co skłania Rufusa do odwetu. Jednak nastolatek kończy ciężko ranny i niezdolny do ruchu. Korzystając z okazji, Clay zabiera Tracy do swojego samochodu, gdzie ją wykorzystuje. W tym momencie Rufus nagle zyskuje siłę. Pojawiają się jego kły i pazury, ujawniając, że jest wampirem. Wyciąga Claya z samochodu, drapie mu twarz i próbuje go ugryźć. Widząc to, Tracy uderza krwiopijcę, aby go ogłuszyć, a potem prosi Claya, aby odszedł. Nieświadomi tego, Aaron jest w pobliżu, nagrywając na swój dyktafon. Po odzyskaniu przytomności Rufus odprowadza Tracy do domu. Kiedy odchodzi, w końcu ujawnia swoje życzenie dla Gina, aby być kimś innym. Kiedy zadaje jej to samo pytanie, Tracy przyznaje, że życzyłaby sobie jego, co prowadzi ich do pocałunku. Wracając do domu Hugha, Rufus wyjaśnia policjantowi, że jego ubrania są zakrwawione z powodu krwawienia z nosa. Pomimo wyjaśnień Rufusa, Hugh przypomina mu, że jest gościem w domu i oczekuje, że wróci o przyzwoitej porze. Następnego ranka Tracy i Rufus udają się do biblioteki, aby dowiedzieć się więcej o wampirach. Sprawdza nagle jego kły, ale nie znajduje niczego niezwykłego. Zdaje sobie sprawę, że nie jest typowym wampirem, ponieważ ma odbicie i nie płonie w świetle dziennym. Kiedy Rufus przewraca kolejną stronę, widzi zdjęcie martwego wampira z drewnianym kołkiem, co go niepokoi. Tracy wyjaśnia, że kołki są jedynymi rzeczami, które mogą zakończyć życie wampira. Jednak Rufus zaprzecza byciu wampirem, twierdząc, że nie są prawdziwe. Jednak Tracy wierzy, że jest jednym z nich, ponieważ widziała, co się stało dzień wcześniej. Tego dnia Hugh gra w piłkę z Rufusem, który rzuca piłkę zbyt mocno. Nagle Jennifer interweniuje i zabiera rękawicę basebalową swojego zmarłego syna od nastolatka. Następnie Rufus wspina się na dach kliniki weterynaryjnej, aby zrobić anioły na śniegu. Potem skacze bez uszczerbku na zdrowiu. Kiedy widzi wychodzącego Joe, Rufus wślizguje się do kliniki, aby porozmawiać z martwą Louise, mówiąc jej, że kocha to miasto, ponieważ znalazł nowego przyjaciela. Nagle Tracy, która go śledziła, odzywa się z drzwi, pytając, czy płakał, ale on tylko odpowiada pytaniem, czy powinien. Tego wieczoru Jennifer oferuje Rufusowi kolację, którą grzecznie odmawia. Zaniepokojona, że nie jadł od przyjazdu, przypomina mu, aby jadł, aby uniknąć choroby. Jednak kiedy nastolatek widzi Hugha kładącego ketchup na jego tofu, nagle postanawia spróbować i nakłada trochę na swój talerz. Tego wieczoru Rufus wychodzi i obserwuje Claya z daleka. Później wymiotuje w wannie Tracy, ujawniając, że ketchup go zemdlił. Tego wieczoru Hugh dowiaduje się od Jennifer, że Rufus zdecydował się spać w fortecy śnieżnej, którą Tracy pomogła mu zbudować na podwórku. Kiedy szeryf martwi się, że nastolatek dostanie zapalenia płuc, Jennifer zapewnia go, że nie będzie tam długo. Nagle Hugh słyszy dzwonek do drzwi. Kiedy otwiera drzwi, spotyka Claya, który szuka Rufusa. Hugh informuje go, że wszyscy już śpią, a Clay odchodzi. Jednak zanim odchodzi, szeryf zauważa plaster na twarzy nastolatka, co skłania go do wyjaśnienia, że to tylko od zabaw.
Następnego ranka Jennifer i Rufus udają się do sklepu mięsnego. Zanim wejdą, Jennifer przypomina mu, aby był ostrożny w kontaktach z Clayem i Tracy, ponieważ są starsi od niego. Wchodząc, Rufus widzi rzeźnika krojącego mięso i dowiaduje się, że Jennifer planuje przygotować stek na kolację tego wieczoru. Kiedy Jennifer czeka na mięso, Rufus zauważa Claya przy drzwiach, co prowadzi ich do prywatnej rozmowy. Starszy nastolatek ostrzega go, że w tym mieście nie można ukrywać sekretów. Przestraszony ujawnieniem swojego sekretu, Rufus goi swoją ranę na twarzy, przykładając do niej swoją krew. Jednak sugeruje, aby zachować plaster, aby nie wzbudzać podejrzeń. Rufus próbuje zaprzyjaźnić się z Clayem, zapraszając go na kolację. Jednak Clay, starszy, wyjaśnia, że nie może być widziany z Rufusem, który jest młodszy, ponieważ jego przyjaciele tego nie zrozumieją. Tego wieczoru głodny Rufus wymyka się i udaje się na postój ciężarówek, gdzie spotyka kierowcę naprawiającego pojazd. Widząc nastolatka, kierowca przeprasza i wyjaśnia, że z powodu polityki firmy nie może go podwieźć. Jednak prosi go o pomoc, prosząc, aby przyniósł zestaw gniazd z czerwonej skrzynki. Rufus się zgadza. Jednak kiedy jest w fotelu pasażera, mężczyzna wchodzi na miejsce kierowcy i nagle próbuje go wykorzystać. Z tego powodu nastolatek przemienia się w wampira i żywi się krwią kierowcy, ostatecznie kończąc jego życie. Następnego ranka Hugh odkrywa pustą ciężarówkę na postoju. Następnie dzwoni do swojego kolegi, który informuje go, że znaleźli dopasowanie odcisku palca Louis. W międzyczasie Rufus i Tracy obserwują zza policyjnej linii, zastanawiając się, co się stało. Podczas kolacji Hugh jest zaskoczony, kiedy Rufus zaczyna jeść surowe mięso. Dyskutują o tym, co się stało na postoju ciężarówek, co skłania nastolatka do wtrącenia, że musi być ciało, aby udowodnić, że doszło do morderstwa. Tego wieczoru Rufus spotyka się z Tracy ponownie, ujawniając jej, że był zaangażowany w zabicie kierowcy ciężarówki, podczas gdy kopią grób. Broni się, mówiąc, że mężczyzna go sprowokował, dlatego to zrobił. Na posterunku policji Hugh bada akta dopasowania odcisków palców starszej pani, odkrywając jej tożsamość. W międzyczasie Rufus prosi Tracy o pomoc w pozbyciu się ciała kierowcy w odległej części miasta. Zgadza się mu pomóc, ale obiecuje, że nigdy więcej czegoś takiego nie zrobi. Kiedy Rufus wraca do domu, Hugh przesłuchuje go, dlaczego był z najstarszą żyjącą kobietą na świecie. Kiedy Rufus odmawia ujawnienia czegokolwiek, Hugh czyta z akt, ujawniając, że Louise została przyjęta do instytucji jako pacjentka zdiagnozowana z urojeniami paranoidalnymi. Kiedy szeryf sugeruje, że to może wyjaśniać zachowanie Louise prowadzące do jej śmierci, Rufus broni jej, wspominając, że w jej głowie wywiercono dziury. Pomimo tego Hugh pyta Rufusa o jego tożsamość. Jednak nastolatek nadal upiera się, że nie wie. Rufus przyznaje wtedy, że Louise pomogła mu uciec i doradziła, żeby się wtopił, ale nie wiedział jak. Słysząc to, Jennifer wtrąca się, pytając, przed kim uciekał. Nastolatek ujawnia, że uciekał przed ludźmi, którzy go skrzywdzili. Unikając rozmowy, Rufus wychodzi z domu i idzie na odległość. Na ulicy spotyka Aarona, który oferuje mu podwiezienie. Zanim zaakceptuje, nastolatek ostrzega nieznajomego, że jego ojciec jest szefem policji. Pomimo tego wsiada do samochodu, a mężczyzna go odwozi. Kiedy Rufus odchodzi, Aaron wyjmuje akta z tylnego siedzenia, ujawniając, że szuka nastolatka. Tego wieczoru Rufus zatrzymuje się u Tracy, co prowadzi do romantycznego spotkania. Jednak następnego ranka matka Tracy, Vicky, wraca z Vegas i przyłapuje nastolatków razem w łóżku. W rezultacie Vicky ostrzega Jennifer, grożąc, że jeśli znajdzie Rufusa w ich domu ponownie, to go skrzywdzi. Jennifer rozmawia wtedy z Rufusem prywatnie, podkreślając, że jego czyny mają konsekwencje. Wyjaśnia, że Tracy potrzebuje miłości i zrobiłaby wszystko, aby ją znaleźć. Dodaje jednak, że to oznacza również, że Tracy zostanie zraniona i zajmie jej dużo czasu, aby się z tego podnieść. Słysząc to, Rufus wyjaśnia, że też chce być kochany. W międzyczasie Aaron spotyka się z Hugh, który zabiera go do kliniki weterynaryjnej. Badacz bada ciało Louise i potwierdza, że ma 107 lat. Jednak szeryf milczy, kiedy Aaron pyta, czy Louise podróżowała z nastolatkiem. Przed wyjściem badacz daje szeryfowi swoją wizytówkę. W domu Jennifer otwiera się przed Rufusem, jak jej syn, Adam, zmarł. Dzieli się, że Hugh zamknął rewolwer służbowy w szafce w swojej szafie kro, jednak Adam znalazł broń i przypadkowo się postrzelił. To sprawiło, że Hugh obwiniał siebie. Choć początkowo Jennifer czuła złość, teraz przyznaje, że to było po prostu nieszczęście. Tymczasem Aaron robi zdjęcia w mieście, kiedy zauważa Rufusa za sobą. Ujawnia, że jest tam, aby odkryć tajemnicę miasta i że wie, że nie jest synem szeryfa. Później tego dnia Rufus spędza czas z Tracy i natrafiają na znak. Ponieważ Rufus nie umie czytać, Tracy czyta na głos, witamy w Konrad. Wspieramy nasze wojsko. Dowiedziawszy się tego, nastolatek wyraża swoje obrzydzenie wobec wojen. Na posterunku policji kolega Hugha, Shed, czyta akta Louise i dzieli się informacją, że w 1934 roku starsza pani uciekła z 12 innymi wychowankami państwowymi. Wszyscy zostali złapani z wyjątkiem Louise i jednego nieletniego. W międzyczasie Hugh szuka Aarona, używając wizytówki, którą dostał. Odkrywa, że Aaron ma dyplomy z mitologii i archeologii oraz jest członkiem zespołu badawczego w Bristol Anderson Pharmaceuticals.
Hugh również zauważa, że założyciele firmy, Thomas i Patrick, nie żyją. Po usłyszeniu tego, Shed zagłębia się w akta, odkrywając, że dyrektorzy byli zaangażowani w instytucję, do której trafiła Louise. Nagle dzwoni oficer z innej komendy, informując ich, że zaginiony kierowca ciężarówki został znaleziony. Tymczasem Rufus pyta Tracy o Adama. Ona tylko zdradza, że wie o jego śmierci, która miała miejsce dawno temu. Nagle Rufus pyta Tracy, dlaczego nie powiedziała mu o wcześniejszym randkowaniu z Clayem, co Jennifer mu ujawniła. Tracy czuje się urażona, gdy pyta, z iloma innymi się spotykała, w końcu przyznając, że spotykała się z połową miasta. Mówi mu, żeby nie mylił bliskości z miłością, ale on upiera się, że życzyłby sobie, żeby nie spotykała się z Clayem. Tej nocy Rufus i Jennifer ustawiają samolot Adama. Nagle Jennifer sugeruje zadzwonić do Tracy, ale Rufus uważa, że nie zrobił nic złego. Naprawiając samolot, nastolatek przypadkowo rani palec, co powoduje, że odchodzi. Tymczasem Vicky rozmawia z Tracy, która przyznaje, że jest po Rufusie. Kiedy Tracy pyta mamę, czy kochała swojego tatę, Vicky potwierdza, że tak. Tracy następnie pyta, dlaczego go opuściła, a Vicky przyznaje, że rzeczy, które kiedyś w nim kochała, stały się tymi, których nienawidziła. Tej nocy Rufus odwiedza Claya, który zaprasza go do zabawy w klatce do odbijania piłek. Lepiej się poznają. Starszy nastolatek opowiada o swojej mamie, która nigdy nie była szczęśliwa, i o tacie, który wywierał na niego ogromną presję. Następnego ranka Rufus odwiedza Claya, który zaprasza go ponownie do zabawy tej nocy. Kiedy Tracy to widzi, jest zdenerwowana na Rufusa za spędzanie czasu z kimś, kto wcześniej próbował ją skrzywdzić. Wiedząc, że spała z połową miasta, Rufus wątpi w jej oskarżenie, co prowadzi do tego, że Tracy go policzkuje. Później Rufus ćwiczy swoje umiejętności rzucania. Kiedy wraca do domu, Jennifer pozwala mu pożyczyć rękawice Adama. Tymczasem Hugh i Shed w końcu znajdują ciało zaginionego kierowcy na placu budowy. Tego popołudnia Rufus bawi się z Joe, rzucając w niego śnieżkami, gdy ten jest na dachu. Widząc to, Aaron podchodzi do Rufusa, mówiąc mu, że powinien być w Conrad. Dowiadując się, że mężczyzna pracuje dla Bristol, Rufus waha się mu zaufać, ponieważ pracował dla zmarłego doktora, który go kiedyś zdradził. Następnie Rufus spotyka Claya, który opowiada, że ktoś myśli, że interesuje się mężczyznami po tym, jak widziano ich razem w klatce do odbijania piłek. Kiedy Rufus broni, że nic nie robili, Clay przyznaje, że życzyłby sobie, żeby coś się wydarzyło. Potem Rufus otwiera się przed Clayem na temat swojej przeszłości, wyjaśniając, że Louise nie pozwalała mu wychodzić, ponieważ był zbyt niebezpieczny. Jedząc surową kotletę, dodaje, że Jennifer chce, żeby chodził do szkoły, ale boi się. Kiedy Rufus pyta, dlaczego bycie jego przyjacielem jest trudne, Clay wyjaśnia, że nie jest to tylko trudne, jest to niemożliwe. Po zbadaniu tożsamości Aarona, Hugh konfrontuje się z nim, podejrzewając, że przyszedł do Conrad z powodu Rufusa. Następnie przesłuchuje badacza na temat tożsamości nastolatka, ale Aaron po prostu mówi mu, żeby zapytał nastolatka bezpośrednio. Tej nocy Clay ćwiczy sam w klatce do odbijania piłek. Nagle pojawia się Aaron, żeby go przesłuchać i ostrzec przed Rufusem, mówiąc mu, że nastolatek jest niewinny i jest dla niego za stary. Tymczasem Rufus odwiedza dom Tracy, ale Vicky interweniuje, sugerując, żeby dał jej córce przestrzeń. Jednak po jego odejściu Vicky zauważa, co jej córka widzi w Rufusie, i zachęca ją, żeby za nim poszła. Następnie Rufus idzie do klatki do odbijania piłek, ale nie znajduje tam Claya. Kiedy zbiera piłki, Clay nagle do niego strzela. W tym momencie pojawia się Tracy i wielokrotnie uderza swojego byłego kijem, łamiąc mu kości. Później Hugh i Shed przyjeżdżają na miejsce, żeby przeprowadzić dochodzenie, ponieważ Clay odmawia ujawnienia, co naprawdę się stało. Niedługo potem pojawia się Aaron i ujawnia prawdziwą tożsamość Rufusa szeryfowi. Przedstawia akta, ujawniając, że nastolatek ma zapisy z 1972 i 1927 roku, wskazując, że ma ponad 100 lat. Aaron ujawnia, że przyszedł, żeby odzyskać Rufusa, ponieważ jest on uznawany za własność Bristol Pharmaceuticals. Planuje wykorzystać nastolatka do dalszych badań z powodu jego zdolności do samoleczenia, wierząc, że może to doprowadzić do postępów w dziedzinie zdrowia dla wszystkich. Mimo to Hugh prosi go, żeby opuścił miasto. Tymczasem Rufus spotyka się z Tracy, która przyznaje, że nie mogła spać poprzedniej nocy z powodu tego, co zrobiła Clayowi. Nagle Hugh interweniuje, konfrontując Rufusa na temat jego i Tracy roli w obrażeniach Claya. W odpowiedzi Rufus wyjaśnia, że myślał, że Clay był jego przyjacielem, ale ten do niego strzelił. Następnie nastolatek biegnie do biblioteki i wyrywa stronę o sposobach zakończenia życia wampirów. Potem wraca do domu na kolację. Planując spotkać się z Rufusem sam na sam, Aaron przygotowuje broń w motelu. Nagle ktoś puka do drzwi, ale nikogo tam nie ma. Następnie odwraca się i widzi zapłakanego nastolatka w pokoju, błagającego, żeby opuścił miasto. Aaron wspomina, że Louise już nie ma, a on nie może sobie poradzić sam. Jednak wampir wyjaśnia, że odmawia powrotu do instytucji. Mężczyzna tłumaczy, że Louise nie chroniła go, lecz bardziej chroniła innych przed Rufusem. Wampir odmawia w to uwierzyć, a krew kapie mu z pięści. Mówi, że lubi być w Conrad.
Aaron namawia Rufusa, żeby wrócił do domu, żeby nie krzywdził innych, obiecując, że nie będzie go źle traktował, jak wcześniej. Tymczasem w klatce do odbijania piłek Hugh informuje Heta o tym, czego dowiedział się o tożsamości Rufusa. Następnego ranka Hugh zakrada się do pokoju motelowego Aarona, odkrywa jego bagaż i natrafia na akta Rufusa. Przeglądając je, znajduje więcej zdjęć ukazujących, co zostało zrobione Rufusowi w instytucji. Tymczasem Jennifer wraca do domu i znajduje Rufusa z Aaronem. Konfrontuje się z nieznajomym, który wyjaśnia swoją długotrwałą relację z nastolatkiem. Kiedy odmawia pozwolenia na zabranie Rufusa, Aaron nalega, że nastolatek nie jest ich synem. Kiedy Jennifer upiera się, mężczyzna ją popycha, co tylko wywołuje gniew wampira. W złości Rufus rośnie kły i pazury i kończy życie Aarona. Niedługo potem przybywa Hugh i odkrywa, co się stało. Mimo to szeryf zleca Hetowi, żeby pozbył się rzeczy Aarona i spalił stare zdjęcia nastolatka. Tymczasem para adoptuje Rufusa na stałe i wysyła go do szkoły.